Nazywam się Stanisław Kaup, mam 20 lat, od zawsze mieszkam w Szczecinie. Szczecin to moje miasto, które kocham i jestem, można powiedzieć, lokalnym patriotą. Od zawsze działam dla dobra Szczecina, od małych lat interesuję się moim miastem, jego historią i tym, co się wokół mnie dzieje. Moja działalność opiera się na trzech filarach. Przede wszystkim są to debaty oksfordzkie oraz działalność w stowarzyszeniu wśród młodych ludzi, mogąc z nimi współpracować i tworzyć wielkie projekty. Od pierwszej klasy technikum zacząłem uczęszczać do klubu dyskusyjnego, gdzie od starszych kolegów mogłem się uczyć formuły i sztuki dyskusji z przeciwną stroną na daną tezę. Debaty oksfordzkie stały się niejako pasją, ale też wyznacznikiem mojej przyszłości. Mogłem poznawać młodych ludzi z różnych zakątków kraju, móc spotykać się z nimi, debatować na wielkich turniejach. Debaty oksfordzkie pomogły mi spojrzeć na szerokim spektrum na świat i jak widzą go młodzi ludzie. Dzięki temu postanowiłem również udzielać się na rzecz jako przedstawiciel młodych ludzi w Stowarzyszeniu Młodzi Demokraci. Kreowanie debat oksfordzkich i kulturalnej sztuki wypowiedzi wśród młodych ludzi pozwala zaszczepić nam w każdym młodym pokoleniu odpowiedni sposób przekazywania swoich racji, swoich poglądów. Stanowi to bardzo ważną i istotną kwestię w kreowaniu nowych, młodych ludzi, pokolenia polityków, którzy w przyszłych latach będą stanowić o sile naszego kraju. I tutaj ogromna i bardzo ważna rola debat oksfordzkich, aby od najmłodszych lat pokazać młodym ludziom, jak poprawnie powinno się komunikować z drugim człowiekiem. Model nowoczesnego patrioty to model świadomego patrioty jako jednostki w dzisiejszym świecie, w naszym kraju. Nowoczesny patriota musi aktywnie działać na rzecz Polski. I tutaj ogromna rola młodych ludzi, którzy muszą pokazywać siebie dla społeczeństwa, dać coś od siebie i współgrać z innymi. To może stworzyć przyszłość naszego państwa wśród narodów, które w dzisiejszych czasach mają niepewne relacje pomiędzy sobą. Świat jest pełen napięć, wojen. I tutaj należy podkreślać rolę patrioty, który będzie wraz z innymi tworzył dalszą kulturę Polski, propagował tym, jakie ma korzenie, skąd pochodzi, ale umiał świadomie rozmawiać z innymi ludźmi. Nie tylko z Europy, ale i z całego świata. To będzie budowało nić porozumienia pomiędzy innymi krajami, ale również będzie powodowało, że Polska i patrioci polscy, jako świadomi obywatele, nie popadający w żadne skrajności, ale kochający ojczyznę i chcący działać na jej rzecz, będą bardzo ważnym elementem przyszłego świata. I tutaj pojawia się połączenie umiejętności dyskutowania i pokazywania swojej racji razem z tym świadomym patriotyzmem, bo będziemy mogli przekazać to, co chcemy powiedzieć innym osobom w kulturalny, rzeczowy i bardzo konkretny sposób. Szczecin jest pełen młodych ludzi, którzy coraz świadomiej i coraz bardziej pragną działać dla społeczeństwa, żeby propagować ten nowoczesny patriotyzm. Szczecin oferuje również wiele możliwości rozwoju młodych ludzi, którzy coraz częściej i coraz bardziej świadomie angażują się w różne projekty społeczne. Po paru debatach oksfordzkich zauważyłem, że jest to bardzo istotne, aby właśnie w młodych ludziach zaszczepić kulturę wypowiedzi. Dlatego w mojej szkole zacząłem aktywnie uczestniczyć i tworzyć klub dyskusyjny, który zrzeszał społeczność z mojej szkoły w debatach oksfordzkich. Podjąłem również ważną działalność na rzecz Szczecina, jakim jest kreowanie portalu Życie Szczecina. Portal ten jest prowadzony przez młodych ludzi, ale również wsparty doświadczeniem znanych szczecińskich dziennikarzy. To pozwoli trafić do szerokiego spektrum odbiorców, właśnie młodych ludzi, aby pokazać im, co się dzieje w Szczecinie, zainteresować ich tym, jak żyje nasze miasto, aby mogli współtworzyć je, ponieważ miasto to przyszłość, a przyszłością są młodzi ludzie.